Zapraszam do trzeciego liceum, najlepszej szkoły w Kanadzie. What you know about it? What you know about it? I said it hip hop, the hip hip hop, and you don't stop. I rock on, baby, bubble to the boogie, the bang bang, the boogie to the boogie, the bang. Teraz oprowadzę was do szkoły. Za mną. To jest bardzo przyjemna atmosfera. Biblioteka trzeciego liceum jest całkowicie skomputeryzowana, to znaczy wszystkie książki mamy wprowadzone do programu komputerowego MOL Optiv. Każdy uczeń dostaje na początku naszej kariery w naszej szkole kartę z kodem i z tą kartą przychodzi do nas. Wszystkie książki również zaopatrzone są w kody kreskowe i wypożyczamy wtedy książki na podstawie tego programu komputerowego. Można również wyszukiwać w katalogu komputerowym, czy dana książka w księgozbiorze jest, czy nie. Poza tym dysponujemy multimedialnym centrum informacyjnym, w którym są komputery ze stałym dostępem do internetu i tam uczniowie mogą w czasie przerwy korzystać z komputerów, wysyłać pocztę, odbierać. Można również potrzebne na lekcje materiały wydrukować. Idziemy do MCI, najnowocześniejszej klasy w szkole. Przemiła obsługa. Bardzo smaczne. Bardzo lubię stać. Ja uwielbiam. Są bardzo, bardzo dobre. Polecam. Teraz wejdziemy do sali od biologii i zobaczymy naszego stałego kolegę. Jest nierozmowny, bardzo nieśmiały jest. Dlaczego warto? Wydaje mi się, że jest to najlepsza szkoła w mieście, ponieważ oprócz tego, że mamy najlepiej wyposażone sale lekcyjne, to mamy przede wszystkim najlepszą młodzież. Brawo!
stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Ten automat przyciąga więcej kobiet niż jeden mężczyzna. Some nights I wish they just fall off. Wykażemy inicjatywę, możemy iść na łyżwy, na Orlika. Sprawdza się w praktyce. Nie mam. Sport jest na wysokim poziomie. Tak. Uczniowie z innych szkół przyjeżdżają do naszego liceum specjalnie na hot dogi. Tak. To jest fakt i mogę znaleźć świadków. Przemiła obsługa w tym naszym sklepiku. Tak. Nauczyciele, którzy cieszą cię sławą na całe liceum i dla których warto tu przyjść. Dokładnie. Bo wiadomo, że dzięki ich pracy osiągniemy nasze sukcesy. No, trzeba tylko z nimi współpracować i chcieć. Są bardzo sympatyczni i nauczyciele mają dobry kontakt z uczniami, co jest bardzo ważne. Walki z kisielem. Tak, są paparazzi, którzy nas teraz filmują. Nie no, oczywiście, że jest bezpiecznie. Jakoś w ogóle nie słyszeliśmy o żadnych takich przypadkach, żeby ktoś się z kimś bił albo coś takiego nawet. Podejście uczniów do nauczycieli. Samych nauczycieli, którzy są fantastyczni, są swobodni, którzy się z nami śmieją. Nigdzie nie ma takiej dobrej ekipy jak tutaj. No. Nauczyciele bardzo często są na naszym poziomie. Po prostu nie traktują nas z góry. Nie krępujemy się przy nich przede wszystkim. Fantastyczni ludzie tutaj chodzą. Wszystko jest polomarką. Mogę sobie skoczyć tam muszę. Między uczniami też jest bardzo fajna atmosfera. Jesteśmy jedną wielką rodziną, pogadujemy się razem. Jeżeli jedna klasa potrzebuje pomocy, to musi się spokojnie zwrócić do drugiej i zawsze sobie pomogą. Atmosfera jest świetna. W tej szkole jest znakomita atmosfera. Przede wszystkim się nie stresować, wyluzować i tak na spokojnie do życia podejść. Przejść z uśmiechem, naprawdę nie ma się czego bać, wszystko jest super, pięknie, tak jakby każdy licealista o tym marzył. Nie bójcie się, na pewno tutaj ludzie, wszystko będzie spoko. Właśnie o to chodzi w tej szkole, ta szkoła naładowuje wspaniałą energię. Radzę wam, żebyście się nie przejmowali, że na pewno dostaniecie do takiej szkoły, jaką sobie wybierzecie, a najlepsza szkoła jest oczywiście trzecie liceum. Jest bardzo miła atmosfera. Trzecie liceum w Koninie jest jak worek, z którego możemy wyciągnąć to, co nas najbardziej interesuje. Możemy z niego wyciągnąć wykwalifikowaną kadrę, miłą atmosferę, a także wysoki poziom nauczania. Jeżeli jesteś chętny, aby się uczyć dużo, dobrze i być kimś w przyszłości, wybierz trzecie liceum ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida w Koninie.